Możecie startować. By uchronić świat od dewastacji. Zjednoczyć wszystkie koty naszej nacji. Miałaś ci i prawdzie nie przyznać racji. By gwiazd dosięgnąć, będziemy walczyć! Madzia! Łocia! Wsiaki! Wizu! Zespół M walczy w służbie przekota. A miałtanek to idiota. Miau, to fakt. Tu powinien być Grażyn, ale dalej jedziemy bez kamery, więc Grażynie się upiekło. No. Ale lepiej jak Grażynie się omija. Lepiej jak Grażynie się upiecze, niż jak Grażyna zostanie upieczona. To, ale no w sumie, czekaj, kiedy ja mam weekend azjatyckiej kuchni? Ramen robiłeś w sobotę. Ramen robiłem w sobotę, tak, ramen. Daj. A dobre wyszło, Misiaki? Bardzo dobre. O, właśnie. Dobra, no to startujemy. Ha, się wydało! Wizu mówi, nie, Grażyny nie ma, po prostu ją w Pikachu. Ten weekend. No coś w tym jest, no ale, no nie, Grażynka jest na fochu takim strasznym ostatnio. Ojej, co jej zrobiłeś? Co jej zrobił? Wiesz, mnie mam zatkane, zapchane zatoki. Ja nie mogę z nią skakać po całym domu z patyczkiem się bawić. Do niej to nie dociera i jest na mnie obrażona za to, więc ten. A, niedzielę jej trochę przeszło, bo ja się z nią pobawiłam. Tak, a teraz ma takiego focha totalnego, nie? Mama wczoraj wróciła zmęczona i też nie mogła się z nią pobawić i było takie. Gardzę wami, ludzie. Gardzę wami z całego swojego małego, nie wiem, fuczanego serduszka. Gardzę. Pogarda. Dobra, lecimy. Cześć wam, Misia, ja da. Pomogłam. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja całe szczęście mam psa, więc jak kot chodzi i zawraca dupę, to mówię do absurdu, absurd, gdzie jest kotek? I wtedy kotek ma już pobawione na stałe, tak. Dobrze, lecimy, już się zamykam. Dzisiaj jest wizualnie, jest ze mną Madzia, Młocza i Misiaki. Jesteśmy! Młocia, ty się wciąłeś zanim ja zacząłem, więc... Tak, bo jestem magiczna, jest. Klasyczna, tak, moment, bo ja ten topór chciałem ruszyć. Co prawda to nie jest młotek, ale ten. O. Wygląda mi to na klasyczny topór motywacyjny do poganiania nim powolnych kotków. Mieliśmy kiedyś takie w zakonie. Okej. Okay. Nostalgium. Klasyczna beczka bieżniowa. Pacnięcie beczki jest celem i zaszczytem samym w sobie. Coś w tym jest. Grażyn tak czasem robi ten, że się rozpędza i na przykład dotyka konkretnego miejsca na szafie, tak się wybija, leci Geronimo! Jest piątka przybita i biegniemy dalej. Tak, człowiek tylko siedzi i takie, what the heck? Wbijam do tego kartonu, czy a tak? Dobra. Nie, o, okej. Okay. Te koszary pachną przepoconymi kocurami, ble, nie wejdę. Ale tak się popełniłem błąd, bo to powinno być tak, każdy ma swoje wejście i wchodzimy! Tak. Niestety, nie dadzą. Oli. Do największego kartonu nie wejdą, no co za bullshit. No. Rytuały tu były! To wbijam na rytuały. Aha, to ja czytam, dobra. Aha. Bo czytam, wiesz, żeby wiedzieć, kto co będzie czytał, a potem... A, to miotanek. Prymitywy! Na tym ołtarzu zdrapują gołąbie na śmierć ku czci sierściucha srogiego. I co, i tyle? Ugh, śmierdzi jak czarna krew gołąbia zmieszana z kocimiętką berserku. Tak! Nie widać, jak ja macham... Myślę, że Purgli by się uraczył. Tak. No, Purgli wyczuł swoje klimaty. Klimat Purgliego, a może ten drzewiak? Lepiej zadać swoje problemy niż je rozdrapywać. Było w poprzednim odcinku, ale to jest mądrość życiowa. Mhm. Proszę mnie nie pacać, ja nie służę do pacania mnie. Ale to forma, ja nie służę do pacania mnie. Okej, okay. Jestem fanem. Czy da się te mieczyki zajumnąć? Wygląda mi to na miecze, ale pozory mogą mylić. O, to. Czapki przetopionych puszek. To wadło, ciężka sprawa. Zobacz tego czarnego, tego latającego dziwolonga kota. Ty, tam jest Jedi na bóle. No, jest. Dobra, czarny dziwolong pierwszy. To musi być młotka. Wziu!
proszę. Myślałem, że mnie wołasz. Wiziu! Taki jestem, czego chcesz? Spełnij moje przyrzeczenia. Startupuszek z pobliżki Jeff Karmy. Nic nadzwyczajnego. Na dwie roztorodne puszki radzą okoliczne drzewa. To wspaniałe. Jo. Halabardy. Na każdej z nich jest wyryte pozorem imię jakiejś kotki. Dobra, gadamy z czerwonym? No. On mi w ogóle wygląda jak, to znaczy, tu klimat miałem na początku, kurde, nie wiem, czy mi się kojarzyło. Teraz mi się ewidentnie z Conanem kojarzy. Nie wiem, czy macie dla ten mnie vibe. Ma uszy jak Yoda. Ten? Ja się nie znam. Ten w kapturze niby, no ale... Czemu muzyka z ciała? To wąsy są. Aha, ty, okej. Okay. Bo to jest taki Allah Akbar! Patrzajcie na niego. Kto gada za pazura Dina? No to mężczyzna, to chyba ty. No dobra. Zawędrowaliście bardzo daleko na północ, kotki zwrót! Czy można wam pomóc w... w czym? Czy może wam pomóc maestro Pazuradin, mistrz puszkowego rzemiosła? Po prostu zwiedzamy? Daj mi tankowi mówić, to nie. Jest niebezpieczne. Jezu, nie! Dziękuję, Madziu. Ty, on ma strasznie ludzkie oczy, spójrzcie na tego Pazuradina. Takie... O? Takie dziwne. Mało kocze, bym powiedział. Kozie. A jak ekwipunku nie potrzebujemy od niego, czy...? No tak z nas nie stać! True. Przecież ostatnio nawet nic nie kupiliśmy, bo nie właśnie, mieliśmy hajsu. Ale może da nam questa, jeżeli powiemy, że potrzebujemy ekwipunku, a nie mamy hajsu. A? No to może być. W sumie. Szczególnie... Nie będziemy dłużej rozmawiać z tym śmierdzącym heretykiem sprzedającym porzewiałe puszki dla plebsu. Chodźmy stąd! Przepraszmy heretyka. Proszę mu wybaczyć, jego ego jest większy niż jego brzuch. Bum, szakalaka. To nie pierwszy hon ze stolicy, jakiego pozora Dyn tu widział. Czego się spodziewać po wrotach Bucery? Ojej! Bern. No i to by było na tyle z nim, tak? Ale tak swoją drogą mi się skojarzyło. Pamiętacie, jak tam na koniec ta pani z jeziora? No. Dała przedmioty i ten kocyk to nam założyło od razu, ale miecza to my chyba musimy ręcznie założyć, bo tam... A to pomacaj. Czekaj, to było w ekwipunek, tak? Purgli mełownik. Tak. Miecz jednołapkowy jest. Na dziki wąpierz energetyczny. O. No od razu będzie lepiej. Składaj wąpiera. Kocyk czecz precz, najlepsza sprawa, co on daje? Potężny artefakt cechujący się całkowitą wodoodpornością. To dobrze, że wylądowaliśmy na pustyni. W ogóle najlepsze jest to, że dostaliśmy kocyk odporności na ciecz w momencie, kiedy już przestał być nam potrzebny. Dokładnie. Czy mamy coś może jeszcze na innych postaciach? Furia kot z rysa. Wydaje mi się, że wszystko było wcześniej. Pazury milszego smyrania. Ubierzmy to! Najlepszy przedmiot w grze, nie wiem, o co wam chodzi. To jest błogosławieństwo pani Bajora. Też my się nie nabijamy wcale. Czekaj, a co robi to, co my mamy? Tak w ogóle? Pierścień... Pewnie dobre wrażenie. A to jest siła uderzenia, a to nam daje... więcej hapsów. Dobra, może na kogoś innego. A możemy... ja wiem! A może my po prostu będziemy jeszcze wracać przez te bagna? Ja wiem, jeszcze do tej pory chyba nigdy nie wracaliśmy. No teoretycznie chyba tak, bo powinniśmy odzyskać naszą książeczkę. A no tak! No. Bo przecież ta ją utopiła. Mhm. Więc może ciecz precz to nie jest takie najgorsze. Będzie nam łatwiej wracać przez bagna. Purgli nic nie może. Miałwa. Łuk bezrefleksyjny. Szczelać czy nie szczelać, takich refleksji ten łuk nie posiada. O, nie mogę nic innego. Czyli w sumie tam te hapsy mogę założyć tylko na Muruteiry, ale ja nie wiem, czy jest sens mieć mniejsze obrażenia dla większej ilości życia, jak ona ma nie obrywać, a bić. No. No. Potwierdzam. Skoro Motka potwierdza, czy mamy kogoś jeszcze... A nie, mamy teraz tego... miał de Lorde Mrumak. Kostur turlającego kłębki. Tego kłębki. Potężny kostur, którego Godzen jest jedynie adept zaawansowany w kłębkowym tuningu. Tak, jak curling trochę. Ta czapka jaka krzywa! Come on! Dobra jest! Pogięta! Trzewiki zniszczenia. A mnie to... Fotomancji.
Tak, mnie to przekonuje. Ilość hajsów mnie nie przekonuje, ale, ale no. To nadrobimy jeszcze. Dobra. Czy my z tym mamy gadać? Fajny kot. Kto chce być fajny? Ja jestem, więc niech teraz ktoś inny będzie. Ja jestem niefajna, no to ja się chyba nie kwalifikuję. Ja jestem od uroczego. No dobra, nie przeszkadzajcie mi, jestem zajęty byciem fajnym. Chociaż raz się mogłem poczuć jako fajny, no. To jest taki purgli, ale troszkę mniej udany. Ja tego Jedisa to chcę sobie zostawić na później. Klasyk. To Madzia czytała ostatnio. Tak? Ale to jest inne, ale obojętnie, może być Madzia. Okay. Byłem przygodystą tak jak ty. Potem dostałem strzał w kolano. Jo! No dobra. Te smaczki Skyrimowe. Dawać mi. Wygląda mi to na standardowego, świetnego kawalerzystę cykoterii, który majestatycznie patataje na bół koniu. Lepiej mu nie przeszkadzać. Czy my jesteśmy w stanie... To co, wbijamy zobaczyć... Kartun! A może da się ten... Prawdziwy wojownik tarczy powinien mieć w sercu. Wygląda na strasznie nieporęczną. Ty, to jest Titanic. Ma 4 kominy, z czego nie wszystkie dają tym... dymem. Dymem. Ale orkiestry brakuje. No. Orkiestry brakuje, ale jest biały dym, to oni habemus kotam. Nie będę tam wchodzić, tam jest jakieś rozgrzężelastwo. Jeszcze mi się futerko przypiecze. Co ona taka sfochowana księżniczkunia teraz? No. Ej, proszę mi nie miał tankować. Ojej. O, pacnik. Do murów obronnych. Rzekła tablica, dobra. Tu my byli, ale czy my byli tam niżej? Teraz gryziemy tynk ze ścian? Nom. Wozy kartonowe budzą mój wewnętrzny sprzeciw. Czasem mam wrażenie, że zostały stworzone tylko po to, by blokować mi drogę. Coś w tym jest. Co tam jest? Tam nie ma nic bohaterskiego. Tam ma nic bohaterskiego. Tak, to na pewno tam będzie coś bohaterskiego. Na bank. I... Z tą panią gadaliśmy? Tak. Tak, to była ta co również Purgliego. Tu my byli, aczkolwiek tu jest studnia, to bym jednak zajrzał. To wiadro tylko udaje zwykłe wiadro, to niech mnie jakaś dywersja. O, jest. Brama do wymiaru wody, brr. Tak? A to już tłumaczy wszystko. Te skrzynie pachną starą karmą i niemytym futerkiem z lekką nutą dekadencji. Ta reklama mi się przypomniała. Z lekką nutką dekadencji. Macie ochotę na lekką nutkę dekadencji? Poproszę. Tutaj też się nie dało wbić, czy tu się dało wbić? A nie, tu jest to, co się dało ten, okej. Okay. To w sumie ogarnęliśmy wszystko, to trzeba gdzieś Kałem iść. Kałem stełko. Tu w buta wozilimy? Wozilimy też nie da. Nie dało się. Wisi tu kartka z zapisem przerwa, no tak. Tak, a tutaj? Znak mistrzów arte de buta. To musi być jakoś bardzo, bardzo wyszukany butik. A nie rozmawialiśmy ten... chyba tego z tym z zielonymi kaciami tutaj. Tak, tak mi się też skojarzyło. Ha, ten kocer wygląda znajomo, ale wygląda też jakby nie chciał mu się z nami teraz gadać. Okej, okay, to jest mamy tak, co? Żeśmy klikali. Czy drogi ucieczki, czy 4 drogi ucieczki mamy? Tu się da? Pac, pacanie bram to moja skryta pasja. Okej. Okay. Skoro tam nie, to może... Że w górę możemy iść? Mhm. Proszę mi tu nie pacać bramy, brama nie służy do pacania. Poczułem się zbluzgnięty. Oj. Purgli powinien iść przodem, to by nas wszędzie wpuścili. No nie, tamta babka nas też stegowała, nie? No. Tak. Czyli możemy iść tylko w dół, na dół. Tak. Na dół. Ja mam wrażenie, że przez zburanie tamtego gościa straciliśmy jakiegoś questa. Nie. Mówisz, że ta gra nie jest tak skomplikowana, żeby były questy do odrzucenia? O. Widzisz? Tak. Ten kot wygląda mi na pół kotorka, w związku z tym ja widzę go tylko połowicznie. Zwiadowca. Dobra, to mogę być ja. Sprowadzić kapitana marcownika to pilne! To jest ten sam? Nie, to jest strażnik Rut. Okay, to jest strażnik Rut, tak.
To ten. Wiesz, który. A tamten, dobrze, to ja będę no. w takim razie ten. A to nie, bo ja byłam strażnikiem czegoś jeszcze innego. Mówisz? Nie wiem już. Dobra. Zaraz przybędzie, co się stało? Gdzie reszta patrolu? Gdzie jest? Są wszyscy, są. A to nie ten. To ten od tego. To matku byłaś. Aaa, no dobrze. No, to tamten był. Ale już dobrze. Se poszedł, to nieważne. To ja, tak? Tak. Zombiaka mam robić? Mhm. To była buchapka, nie mieliśmy szans. To były komody. Prawie mi przykro. Co się stało? Zrodziliśmy księżniczkę. Kurde, co ty, Mario jesteś? O nie, to już piąta. You're princess is another castle. Znaczy, o nie, to już piąta! 25, przepraszam, 26. Nie, ktoś powinien teraz na murach taką kreseczkę odhaczyć. A to ja mogę być. Dajesz. Tylko nie to. Ty 6 liczyć nie umiemy, nie możemy stracić kolejnej. No i 3 wielkie rzeczy mebli nadciągają z 3 stron. Kiedy tu będą? Najpóźniej za 3 dni. Musimy więc ruszyć pojutrze przeciwko nim i zmiażdżyć je siłą naszych łapek. Pac. Czemu pojutrze? Żeby nie dać im czasu na dotarcie. Właśnie. Kapitanie marcowniku, nie wiem, czy uda nam się wszystko przygotować na czas. Ty, Madziu, tak dobrą robotę robi, że powinniście do Korony Królów zamiast te włoty, co tam jest. No, dokładnie. Dobra, Wizu, nie chcę wiedzieć, co ty oglądasz. Nie udzielaj się do mnie w tej kwestii. No. Nie, tak, czas dla drużyny babcia oglądaj. Zawsze jak idę do kuchni i słyszę te dialogi takie, że albo król powiedział, bo takie, demet. Strasznie na siłę. Na studiach filmowych mieliśmy lepszy poziom, nie? A to same na truszczyki były, ale dobra. Brzmi, jakbyście sobie nie radzili. Miał tanek. Potrzebujemy tak. wszystkich łapek do pomocy. Purgli, ja przygotuję strategię, a ty rozpoczniesz przygotowania do wprowadzenia jej w życie. Tak! Na wszelki wypadek trzeba też przygotować nową księżniczkę. Purgli, jesteś najbardziej lubiany przez niewiasty miałownikiem. Czy Wizu przewidział tak. przyszłość w poprzednim odcinku? Chyba tak. Co ja powiedziałam w poprzednim odcinku? Czekaj, to obejrzyj! Dobra. Okej, okay. jeszcze nie ma. Wyświetlenie chociaż nabijesz. Aha. Ktoś musi. Tak! Będziesz montował, to będziesz wiedział. Tak! Będziesz montował, chyba. Wyznaczam cię więc na eksperta do spraw księżniczek. To wielki honor. Tak! Rola życia po prostu. Cóż, pomożemy ci, Purgli. Nie ma sensu wracać do Wrótkocura. Tak! Nie pozostaje nam nic innego jak pomóc tym heretykom. Oczywiście tylko po to, by ocalić nasze własne kocie dupki. Czy ja mam się wypikać? Wiedziałam, że o to zapytasz. Ale tam nie było słowa Pikachu! Ani Pikachu! Kontynuując. Do Wrótkocura ocalić też. Oczywiście! No to do cykoterii! Czy my zrobiliśmy taktyczny powrót na miejsce tak. ten? Tak. W takim razie najpierw chodźmy. Pomóc w przygotowaniu twierdzy do oblężenia! No bo krzyżnicz. Tak! Najrozsądniej będzie porozmawiać z najważniejszymi kotkami w twierdzy, choćby ich puszkmistrzem, czy którymś z niższych rangą dowódców. No, wiesz co, robisz to do roboty. Księżniczki oblężone twierdzy to typowo babskie sprawy. A w którą mamy iść? Jak mamy się tutaj od... Tym? Tak. Wisiaki? Nie, to nie byłam ja. Kto go czytał? Byłam ja. Nie pamiętam. Ja tu byłam chyba, bo krzyczałam dywersja! Tak! Purgli! Dobrze, że jestem!
Teraz już wszystko wiem i nie dziwię się o decyzji kapitana marcownika! Czasem muszę oddychać. Oczywiście, że najlepiej poradzisz sobie z wyborem księżniczki! Dywersja! Ale widzę, że masz pomocników, którzy zapewnie nie ogarniają, więc im może wyjaśnię! W końcu nie bez powodu! Proszę tytuł! Dywersatkota czy coś! Pozdrawiamy sąsiadów młotki. Co powinniśmy wiedzieć o wybieraniu księżniczek? Liczy się wnętrze. Wyjaśnię wam, co robić najprościej, jak się da! Wszystkie obiecuję! Cujące. Waszym... Obiecujące właśnie! Waszym zdaniem białołebki sprowadźcie pod kątem zdolności symulowania bycia księżniczką! Ja jestem za Mrulan, ja już głosuję na Mrulan. Czyli czego konkretnie? Jeszcze nie mam tekstu, już. Na gniew sierściucha srogiego, jak ty się na niczym nie znasz! To przecież oczywista oczywistość! Macie sprowadzić jej potencjał bojowy oraz sprawdzić, kurde mać! Oraz potencjał prezentowania się w jednej sukience prawdziwej księżniczki, jaką mamy na stanie! Po stracie poprzednich 5 księżniczek. Ta jedna księżniczka. A właśnie, gdzie była twoja genialna dywersja, gdy porywali poprzednie księżniczki? Dywersja! Nie pyskuj do roboty! Nie rozumiesz, że to, co wy uznajecie za klęskę dywersji, to po prostu dywersja w większej dywersji nad dywersji! Dywersji, jakiej ten świat jeszcze nie widział! Dywersja! Czyli dywersja taktyczna, o! Dywersja to jest, jak robisz sobie płatki rano i zamiast posypać je cukrem, posypiesz je solą. Miałtanek. Ja się poddaję, jeszcze raz usłyszę słowo dywersja! A zwymiotuję obiad. Dywersja! Idziemy szukać księżniczki, na pewno ktoś w tym zapiździewie się nada. Co, starczy na dzisiaj? Jak można tak się przychwalać i mówić wciąż o tym samym? Więcej działania, mniej gadania, to moje motto, prawda, Mrutair? Nie! Dywersja! Mój miernik hipokryzji właśnie eksplodował. Czekaj, ale i pozostałe opcje, totalnie masz rację, no na pewno to nasza drużyna, no tak. No tak, niektórzy muszą się wygadać, by wyleczyć swoje kompleksy. Może to, Madziu? Mój miernik hipokryzji, to na pewno jest pewna? Dobra. Znowu ci słoma z butu wychodzi. Ja zawsze trzymam się ściśle tego, co mówię. No. No, to ja wam dziękuję za to, że byłyście. A ja chcę zapis i zobaczyć miernik przyjaźni z tym, z miałtankiem. O, ta. Tak. Wam dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Hej! Pa! Zespół M znowu błysnął! A teraz zapis, słynny zapis. No, puściłeś się w zapisach ostatnio. No. Taki sam. Czekaj, nie no, to teraz będzie po zapisie. -27. 30! Nie? Idziemy w górę! Poszalane! Dajemy radę my.